witamy serdecznie na kanale Travel UK. Piątek, wypad rowerowy po pracy. Ładna pogoda, proszę zobaczyć. Może nie jest już tak ciepło jak latem, ale jest przyjemnie. No oczywiście. Oczywiście kawa i ciastko jest nieodzowne. Także wskazane przy wypadzie rowerowym. Jest dość pięknie. Są łódeczki, wyższy stan rzeki. No i co powiedzieć? Relaksować się. Odprężyć. Pozytywnie spalać energię. Jutro nagram film z Newcastle. Pójdę na cmentarz, pokażę wam jak tu wyglądają cmentarze. Są troszeczkę inne, bardziej zaniedbane. Są nawet 300-letnie. Ale to pokażę jutro w filmie. Połączę ten film w całość, to zobaczycie jak wyglądają angielskie cmentarze. No, zbliża się listopad. U nas to jest taki dzień bardzo ważny, wszystkich świętych. A oni nie przywiązują do tego uwagi. Gdy byłem w Austrii, to też podobnie jak w Polsce mają podobną kulturę, że jednak ten dzień 1 listopada jest celebrowany, a tu jednak nie ma takiej tradycji. No gdzie kraj do obyczaj. A więc jutro nagramy resztę filmu. Kawiarenka rowerowa. Tu dość często zajeżdżam, jak wybieram się na wypad rowerowy. Można w środku wypić kawę, na zewnątrz. Dzisiaj jeszcze jest w miarę znośnie. Nie jest aż tak zimno, żeby nie można było na zewnątrz tej kawy wypić. No, tu widać łódeczki. Jest większy, wyższy stan wody, a więc mogą sobie pozwolić na napływanie. Nieraz jest tak, szczególnie tu, jak widać po prawej stronie, stoją na mieliźnie, czyli po prostu nie mogą płynąć, gdyż jest taki niski stan wody. A dzisiaj jest dość wysoki, tak, że no, kto jak zapragnie, to może pływać po rzece. Każdą minutę trzeba wykorzystywać na słońcu. Jest to takie po pracy odprężenie. Oczywiście rowerek. Jutro też jest dzień wolny, sobota. Podejrzewam, że też będzie rowerek. Chyba, że będzie deszczowo. Ale jak będzie deszczowo, to można na łyżwy pójść, basen lub inne atrakcje. Także zachęcam do aktywności, do ruchu. Ile tego słońca trzeba wykorzystywać? To jest witamina D. A później będą takie dni, że będą pochmurne, co będzie trzeba w domu posiedzieć, czy znaleźć sobie inną atrakcję. A póki słońce wychodzi, jak najwięcej na świeże powietrze. Dotleniać się. W każdym wieku jest ruch skalany. Pozdrawiam z Newcastle. Proszę zobaczyć, jakie są ładne widoki. Rzeka,